części osób zatrudnionych przy tworzeniu gier to miały być. Litka pojechała do sądu, proszę Państwa, bo Jadwiga Grabowska się sądzi o ziemię. Ja mówię, z Ameryki przyleciała, by mogła już tutaj do tej Polski nie przylatywać, bo to przecież ile pieniędzy, co ci z tego spadku? I bilet ile kosztuje. Także Państwo zobaczą, chciwość ludzka nie zna granic, a jedna drugiej wytyka chciwość tej von Lipski, no bo von Lipski jest wyjątkowo chciwa. No ale ona jej wytyka samo o ziemię. Się sądzi, pojechały razem tam, żeby przynajmniej ta von Lipski, żeby przynajmniej była świadkiem tego, co się dzieje i już, bo tam rodzina, bo tam będzie krzyk, bo tam będzie wrzask, oni, jak była w Ameryce, to ją oszukali, że dom pobudowali z tych cegieł, z tego tamtego. Buziaczki i proszę. Czy stworzyć własny projekt, czy napisać własną grę, która stanie się popularna, to chce tak trochę tylnymi drzwiami i za pomocą akcji edukacyjnej powiedzieć, a co teraz nas zatrudniajcie, bo jest nas za mało. Nie, no myślę, że to nie miało działać w ten sposób, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, to jest trochę taki klasyczny tekst białego faceta, który siedzi tak na przykład w otoczeniu mniejszości i mówi, hej, no ale o co wam chodzi? Jakby, no, tak, wszyscy mamy równe szanse, być może nie wszyscy mamy równe szanse. I to jest, no, to jest... No, jeżeli chodzi o programistów na przykład, to wszyscy mamy równe szanse. Znaczy tu nie płeć decyduje. O tak, no to jest pytanie. Ja będę miał facetem, nie skończyłem politechniki, bo po prostu jak nie wiem, spaczono mnie już tam w podstawówce, przekonując mnie, że matematyka jest czymś, czego należy się bać. Tak, no ale przecież jest wiele kobiet, które skończyły informatykę, tak, które świetnie programują. No tak, ale jest więcej. A więc pozostaje pytanie, dlaczego w tej branży kobiety najczęściej jednak pełnią funkcje na przykład PR-owe, nie są w korze tych zespołów. Często tak bywały w przeszłości takie sytuacje, że wręcz no, były takie postaci kobiece no, w pewnym sensie wystawiane na żer graczy ze względów PR-owych, że mamy atrakcyjną kobietę, która pracuje przy tej grze, ale tak naprawdę trochę pełni taką funkcję Lary Croft, tak, do której mogą się śnić gracze. I oczywiście znowu nie chodzi tutaj o to, bo też jak można byłoby to zrobić. To absolutnie nie chciałbym tutaj być źle zrozumianym. Nie chodzi o to, żeby wprowadzić, nie wiem, narzucić twórcom gier parytety, że jakiś tam odsetek musi być, nie wiem, kobiet albo mniejszości etnicznych i tak dalej. Uważam już sobie takie scenariusze. No to chyba nie w Polsce. Nie w tym kierunku iść. Chyba nie w Polsce, chociaż pewnie trudno sobie to wyobrazić gdziekolwiek. Ale myślę, że ważne jest, żebyśmy też takie pytania stawiali, bo na przykład afera w polskim internecie związana z tym, że ktoś odważył się bodajże 2 lata temu napisać w poczytnym amerykańskim serwisie internetowym krytyczną recenzję Wiedźmina, który wiadomo, że jest teraz jak husaria dobrem narodowym, chociaż jest świetną grą i tak dalej. To nie ma tutaj też do tego wątpliwości. Ale ktoś odważył się napisać, że z Wiedźminem jest ten problem, że nie ma tam postaci, które nie są białe i jeśli jest to globalna marka, to być może CD Projekt powinien myśleć także o tym, żeby, nie wiem, no, osoby innych ras miały tam postaci, z którymi mogą się utożsamić. I znów ja nie mówię, że to jest coś, na co jest jednoznaczna odpowiedź, tak? Może ten człowiek, który to napisał, nie ma racji, ale myślę, że to, że trochę racji ma, najlepszym dowodem były właśnie reakcje w internecie. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Profesor Mirosław Filiciak, kulturoznawca School of Ideas Uniwersytetu SWPS, jest Państwa i moim gościem. Informacje o 10.40. Wracamy po informacjach. No. Jak to się nie odzywam? A ty w ogóle tu gdzieś jesteś? 10.40, Filip Kekusz, zapraszam. W Krakowie powinno być już 215 tysięcy pielgrzymów, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. Dziś kolejnych 20 tysięcy ma dolecieć samolotem, tyle samo pociągiem, 5 tysięcy samochodem. Parowie czekają też na kilkadziesiąt tysięcy osób, które dotrą do Małopolskiej. Dziś pielgrzymie wezmą udział w inauguracyjnej mszy na krakowskich Błoniach. W sumie zarejestrowanych na Światowe Dni Młodzieży jest blisko 360 tysięcy osób. Komitet organizacyjny szacuje jednak, że przyjechać może nawet 3 razy tyle. Słuchasz informacji, to ja ci mówię jasno.
z Turcji twierdzi, że obywatele tego kraju chcą przewrócenia kary śmierci, a rządzący muszą ich słuchać. Recep Erdoğan mówił o tym rozmowie z niemieckim telewizjem ARD. Sam przywódca wcześniej opowiedział się za niezwłocznym ponownym stosowaniem kary śmierci po nieudanym przewrocie wojskowym z połowy lipca. W trakcie próby puczu zginęło co najmniej 270 osób. W odpowiedzi władze rozpoczęły czystkę na prezydentową skalę. Aresztowano już ponad 11 tysięcy osób. Telewizja CNN Turk podaje właśnie, że dwóch tureckich generałów zatrzymanych zostało w Dubaju. Obaj według służb mają być powiązani z nieudanym zamachem. Jednym z nich może być dowódca tureckich sił w Afganistanie. Co najmniej 10 osób nie żyje po podwójnym zamachu bombowym w stolicy Somalii, Mogadiszu. Napastnicy wystawili się przed bazą wojsk pokojowych misji Unii Afrykańskiej. Próbowali przedtem sforsować bramę jednostki. Wybuchy były tak silne, że wybiły okna sąsiadujących z bazą budynków lotniska. Nikt nie wziął odpowiedzialności za atak, ale służby są niemal pewne, że zorganizowali go bojówkarze islamskiej organizacji Al-Shabaab, która ma na koncie wiele podobnych ataków w całej Somalii, a także w sąsiedniej Kenii. Kolejne informacje Radia Tok FM o godzinie 11:00. W nich Wielka Brytania, szefowa rządu Szkocji Nicola Sturgeon ogłosiła, że jej gabinet rozpocznie prace przygotowawcze do ewentualnej powtórki referendum w sprawie niepodległości. Według Sturgeon powtórny plebiscyt to być może jedyny sposób, by Szkocja pozostała częścią Unii Europejskiej, po tym jak Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem. Więcej o sprawie o godzinie 11:00 zapraszam w imieniu Małgorzaty Mostowiec. No jak ktoś kupi, no i tam Wolnicki pojechała, żeby jej tam pomóc. Ludzie przechodzić na całą Polską z wyjątkiem Warmii, Mazur i Podlasia. W międzyczasie jednak sporo słońca i będzie bardzo ciepło. 26 stopni w Szczecinie i Trójmieście, 28 w Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, 29 w Warszawie i Lublinie, 30 w Katowicach, 31 w Krakowie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Ona i dzisiaj czy to nieważne, ale tylko mówi, że pojechały tam do sądu za tego, sprawy załatwiać. No takie sądowe, wiesz, no każdy musi coś załatwiać. Cezary Łosiczka, program Owczarek, profesor Mirosław Filiciak z School of Ideas Uniwersytetu SWPS jest Państwem gościem. Rozmawiamy o grach, o Game Studies, także o krytycznym podejściu do Game Studies, o tym, że właśnie oprócz tego, że można było sobie wygrać doktorat. Nie, powiedziały, że to zajmuje, ale to wiesz, można było telefon oczyścić, ale to używać mądrych słów, pisząc o tym, że się zawaliło ostatnie 3 lata, siedząc przed konsolą. I teraz naciskanie film przechodzi, ale gdzie to szukać tego, tak, ten film? Nie wiem. Ja tutaj muszę się zarejestrować, no ale to nie, to jest bardzo ważne, bo ja jestem w ogóle... Rozumiem, że pewne dyscypliny wymagają, chyba, nie wiem, tak twierdzą różnie, wymagają pewnego języka. Tak? I języka jest tak, że wiele doktoratów, nie da się opublikować, bo po pierwsze nie ma na to pieniędzy, tak? Ale da się je opublikować jako książkę. Co już jest w ogóle przedziwną sytuacją samą sobie. No teraz tak, żeby ta książka w jakiś sposób była zrozumiana, to trzeba ją przetłumaczyć na polski. W sensie z tego naukowego na polski. No i pytanie brzmi, czy da się pisać o rzeczach naukowych w taki sposób, żeby Bóg je zrozumiał śmiertelnik. Dlatego się trochę śmieję z tego, że można przecież pisać o grach w sposób ciekawy i fascynujący, ale jeżeli teraz mówimy, no to już nie jest, tak, to jest dla profesora tam jakiegoś, no to teraz trzeba napisać, prawda, w odwołaniu do... A nie, to stylu. No i dobrze. Badania Lacana i tam jakiegoś w odniesieniu do postaci kryptycznej Lary Croft ujawniły pewną dychotomię i tak dalej. Może na szczęście nie jest chyba najczęściej cytowanym naukowcem Game Studies, ale boję się, że tutaj mamy dwie kwestie. Tak, i one... są trochę łączne, a trochę rozdzielne. To znaczy chodzi mi o to, że z jednej strony jako pracownik uniwersytetu powinien absolutnie w to wiedzieć, że nie o wszystkim można mówić prostym językiem i nie wszystko da się powiedzieć w prosty sposób. Zgoda, to pełna zgoda. I dlatego musi być, dla tego typu refleksji uważam, że powinna być przestrzeń. Ale równocześnie absolutnie żyje formę na przykład prac naukowych, tak? Znaczy chodzi mi o to, że wydaje mi się, że też powinno być tak, nie powinniśmy się śmieć z tego, że są prace, które są niezrozumiałe dla śmiechania. No to są literaturą fachową. Tak, tak, jak ja nie jestem w stanie pewnie przeczytać różnych rzeczy, które piszą ludzie z Politechniki, żeby rozwiązać jakiś złożony techniczny problem. To ludzie, tak, humaniści będą się przespołeczni, zajmujący się ich rolą w przestrzeni społeczno-kulturowej, też mogą wejść w taką ekspercką niszę. Ale druga przestrzeń
druga kwestia jest związana oczywiście z tym, że ja też nie do końca wierzę w uniwersytet jako taką właśnie wieżę z kości słoniowej, bo to coś uczelnie też mają być i wydaje mi się, że tutaj jest też obszar dla takiej dyskusji popularyzatorskiej, która myślę też, no nie chcę powiedzieć, że spływa w dół, bo to by w prosty sposób ustawiało hierarchię, ale która też no, wchodzi do jakiejś tam przestrzeni publicznej i na przykład, nie wiem, no, jeśli rozmawiamy o Pokemonach, no to fajnie jest, żeby czasami ktoś to skomentował w trochę inny sposób, niż powiedział, że super, tak, że super czat, albo rety, ale katastrofa, ktoś las pod samochód, a ktoś poszedł po te Pokemony nie tam, gdzie trzeba, bo pewnie można w tym znaleźć dużo innych wątków, może czasami nawet ciekawszych, a na pewno mniej oczywistych. I wydaje mi się, że na coś takiego też musi być miejsce i myślę, że akurat w badaniach gier to się dzieje, bo też z grami, no właśnie, ja mówiłem już wcześniej o tym, że 20 lat temu PlayStation i że gry też, no właśnie, że gry też dojrzały, tak, że odbiorcami gier nie są już tylko kilku albo nastoletni ludzie, tylko że grają też dorośli. I absolutnie widać, myślę, że widać to też dość dobrze w Polsce, też w wypadku różnych inicjatyw wydawniczych, że też jest no, pokolenie na przykład, nie wiem, osób, które mają po 30 kilka albo 40 kilka lat, które wychowywały się na grach. Nie można dwa telefony mieć i tak używać, ale chcą o nich czytać trochę w inny sposób niż no tutaj jest spoko grafika, a tutaj jest słabo, no i mnie się wywaliło w ogóle, tak, bo był jakiś bug. Myślę, że to się powoli dzieje, tak? Zresztą też dobrze widać, że właśnie z jednej strony wychodzą takie pismo jak który trochę bazuje na takiej fali nostalgii, ale jednak próbuje tę krytykę grową na takim poziomie popularyzatorskim też uprawiać, to znaczy do ludzi, którzy nie zajmują się tymi kwestiami naukowo dotrzeć, ale też sprzedać tam trochę coś więcej. Z drugiej strony widać, że nie wiem, w takich miejscach jak Dwutygodnik Narodowego Instytutu Audiowizualnego jeszcze chyba. Już teraz się łączę. W ramach dobrej zmiany też jest na przykład w drodze, czy nie. Tak też się pisze o grach i to są, więc wydaje mi się, że jest taki, tak, że da się to wyprodukować. Tak, idź do tego Timo Baila, zobacz na ciekawość. To jest ciekawe, no właśnie, bo a gdzieś w tym wszystkim jest ten taki adrenaline rush, tak, kogoś to tam w to wchodzi i z jakiegoś powodu w tej grze siedzi. Może tam kogoś walić kijem w głowę, albo właśnie łazić po mieście i rzucać piłeczkami w potworki, albo walczyć z diabłem. Tak, tylko tutaj myślę, że tutaj też jest znowu kilka ważnych wątków i wspominałem o tym numerze kultury współczesnej, tam na przykład mamy taki tekst Marcina Petrowicza o podstępnych wzorcach projektowych, o tym, no właśnie, tam w tym tekście Marcin Petrowicz dokonuje takiej analizy, jak projektanci tworzą grę wbrew interesom graczy, tak? Albo no, w taki sposób, który wydaje się etycznie wątpliwy, co myślę, że w obrębie gier w momencie, kiedy mamy coraz więcej takich produkcji, które są darmowe, ale są oczywiście darmowe pozornie, że to jest problem, który narasta. Tak? I myślę, że no właśnie, to są rzeczy, których no właśnie, wydaje mi się, że jeśli nie upomną się o nie naukowcy, albo nie upomni się o nie jakiś rzecznik praw konsumenta, który myślę, że od takich tematów jak gry jest jednak dosyć mocno ciągle odklejony, no to kto ma to zrobić? Ja myślę, że to są ważne tematy. To są ważne tematy, to są ciekawe tematy, bo one mają do czynienia, dotyczą przestrzeni, którą trudno uregulować. Tak? Nie wiem, Stanach Zjednoczonych, to rozmawialiśmy o tym w czasie informacji, kiedy pojawiło się radio satelitarne. To ono było bardzo atrakcyjne, bo ono nie podlegało żadnemu prawodawstwu, że tak powiem, naziemnemu, tak? Czy temu klasycznemu. Czyli właściwie tam można było wrzucić dowolnego prezentera, najbardziej kontrowersyjnego, bez obawy o kary. Mm-hmm. Tak, no bo on nawet jak kogoś tam obraził, no to był poza tą legislacją. No i ta przestrzeń gry komputerowej, w której przecież dzieje się, czy może się dziać dokładnie to samo, co dzieje się w naszym świecie, tak? Czyli właśnie możemy rabować, gwałcić, napadać, wykorzystywać, stręczyć i tak dalej, i tak dalej, i obrażać, zmieniać historię, dowolne rzeczy. Nie ma rządu, tak? Nie ma policji, nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć
No tego nie można, tak? Mało tego, jak wyobrażamy sobie, że nawet gdyby były takie regulacje, to co, teraz otwieramy alternatywny komisariat, tak? Policjantów czy rzeczników właśnie praw konsumenta, rzecznika praw obywatelskich itd., itd., którzy zatrudniają ludzi, którzy siedzą w grach i patrzą, czy wszystko się dzieje i teraz łapią awatary, żeby je ukarać. Tak, no i to właśnie państwo tego nie widzą, ale uśmiechamy się. I oczywiście z jednej strony się uśmiechamy, bo tak z takimi rzeczami łatwo jest się zapędzić i zrobić to, co swojego czasu się stało, na przykład, nie wiem, tak, Second Life, która była taką mocno przehypowaną, darmową grą sieciową i swojego czasu urzędy i różne miasta tworzyły tam swoje wirtualne placówki i potem się okazało, że w sumie trochę nie wiadomo po co, bo boom na grę się skończył, a może od początku był nadmuchany. A ile to się mamy przestrzeń, która mnie niezwykły wpływ. Ale z drugiej strony być może to jest dobry moment, żeby zacząć głośno mówić, no bo jakby z jednej strony oczywiście to są kwestie typu przemoc w grach, nie wszystkie gry są dla dzieci i tutaj akurat mamy tak działalność stowarzyszenia Spidor, autoregulacje producentów i wydawców, jest rating gier, informacja dla rodziców, chociaż inna sprawa, że na ile rodzice z tego realnie korzystają, jak czasami słyszę od moich dzieci, w co grają ich koledzy w szkole, to mam wątpliwości. Ale z drugiej strony mamy no, ogromną przestrzeń związaną chociażby z ekonomią cyfrową, z taką ekonomią syntetycznych światów. I to są kwestie z jednej strony fascynujące i angażują się w nie no, poważni ekonomiści. Na przykład w firmie Valve swojego czasu pracował Janis Varoufakis, którego dzisiaj kojarzymy z zupełnie innymi sprawami, ale tam no właśnie, tam też coraz częściej w grę wchodzą prawdziwe pieniądze, w pewnym sensie prawdziwa praca, bo nasza praca na komputerze jest niematerialna, czy pracujemy w Excelu, czy wykonujemy jakąś pracę w jakiejś grze. Mamy też te wszystkie no właśnie podstępne wzorce projektowe. I być może, no właśnie, być może jesteśmy w takim momencie historii, także w Polsce, że te wszystkie rozmowy o regulacji, które kiedyś wydawały nam się pieśnią czasów słusznie minionych, no być może warto się nad tym zastanowić jeszcze raz, tak jak z internetem, który jest zderegulowany być może za bardzo, jest tak naprawdę usługą publiczną. Może z grami powinno być podobnie, chociaż tutaj właśnie wkraczamy na grząski grunt, bo takie rozwiązania regulacyjne na przykład z grami takimi jak World of Warcraft obecne są w Chinach. No i to z jednej strony nie jest przykład, do którego chcielibyśmy się podpinać, tak? A z drugiej strony być może takie rozwiązania, które, nie wiem, no, wymuszanie na wydawcy gry, żeby w grze zawarte były takie mechanizmy, które sprawiają, że na przykład jak ktoś gra już drugą dobę, to żeby jednak poszedł spać, bo da się to... da się to zrobić prosto, tak? Znaczy na przykład, nie wiem, no, punkty doświadczenia zaczynają znikać, a nie nabijać się w trakcie drugiej gry, drugiej doby, kiedy ktoś jest zalogowany. Dobra, mały patch i to ogarniamy. Pyta słuchaczka, czy istnieje korelacja między uzależnieniem od tak zwanych gier przemocowych a chęcią przeniesienia tych doświadczeń w świat rzeczywisty. Ja nie jestem psychologiem, więc od razu się tutaj powiem, że nie wiem, czy jestem do końca kompetentną osobą, ale wydaje mi się, że nie. Znaczy to jest z tymi badaniami na temat przemocy, no mamy ten problem, że... Przemoc nie pojawiła się w momencie pojawienia się gier komputerowych, jak rozumiem, tylko... No dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie dominujące stanowisko w badaniach jest w tym momencie takie, że jeśli u kogoś gry wspomagają zachowania agresywne, to problem był już wcześniej. Gra jest raczej katalizatorem niż przyczyną. Ciekawe taki właśnie. No bo też pytanie, jak na przykład jak traktować gry, no bo jeżeli potraktujemy gry jako pewien utwór artystyczny, tak, no to wszelkie regulacje byłyby postrzegane jako cenzura. No tak, tylko to nie jest tylko utwór artystyczny i tutaj nie chodzi o status gier jako sztuki czy nie, ale to jest też pewne środowisko, w którym ludzie tak no, w jakimś sensie zamieszkują, przebywają, wykonują tam różne działania, a równocześnie no właśnie pytanie, czyjej władzy, czyim regulacjom podlegają. Tak? Czy to powinna być przestrzeń, w której na przykład, no właśnie, skoro jest to przestrzeń, w której mogę zapłacić swoimi pieniędzmi, czy jest to przestrzeń, która, no jak daleko powinna sięgać autonomia wydawcy gry? Bardzo dziękuję za wizytę. Profesor Mirosław Filiciak, kulturoznawca,
School of Ideas Uniwersytetu SWPS był państwa i moim gościem. Informacje Radio Tok FM już za kilka. Wytylman. Bruksela być może już jutro zajmie się nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Szkocja nie rezygnuje z pomysłu powtórnego referendum w sprawie swojej niepodległości. Przy zwłokach młodej kobiety wyłowionych z Warty w podwoznańskim Czerwonaku znaleziono kartę płatniczą Ewy Tylman. Za tym, że mamy do czynienia z poszukiwaną od 8 miesięcy 26-latką, jak mówi mecenas Mariusz Paplaczyk, pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, przemawiają też fragmenty ubrania i rzeczy osobiste. Ubrania, buty, to wszystko sprawia, że dzisiaj możemy mówić o takim prawdopodobieństwie granicza z pewnością, zanim jeszcze biegli przystąpić do pracy, że to jest Ewa Tylman. Odnalezienie zwłok Ewy Tylman, jak dodaje mecenas Paplaczyk, jest ważne dla przebiegu prokuratorskiego śledztwa. Samo znalezienie ciała wzmacnia pozycję prokuratury w tym zakresie, że Ewa Tylman znalazła się w wodzie i w wyniku działania podejrzanego nie żyje. Wszystkie inne teorie, które kiedykolwiek były brane pod uwagę ewentualnego prowadzenia czy też samodzielnego oddalenia się gdzieś, no one są oczywiście nieaktualne. Od rana w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu trwa sekcja wyłowionych z Warty zwłok. Jej wynik być może poznamy jeszcze dziś. Badanie da stuprocentową pewność, że odnalezione ciało należy do Ewy Tylman. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Uzbrojeni mężczyźni wzięli zakładników w kościele w Rouen na północy Francji. Więcej o tym w informacjach o 11.20. Słuchasz informacji TOK FM. Niewykluczone, że Bruksela już jutro na posiedzeniu Kolegium Komisarzy zajmie się nową polską ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Dokument, który czeka na podpis prezydenta, budzi wątpliwości i Komisji Europejskiej, i amerykańskiego Departamentu Stanu. Przenosimy się do Sejmu, gdzie komentarze w tej sprawie zbiera Karolina Lewicka. Karolino. Ustawa obliczona przez władze na efekt wizerunkowy chybiła celu, mówi mi Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej. Jak się okazało, że to jest kolejny raz oszustwo, wielkie oszustwo, no to jest szybka reakcja, no to mnie nie dziwi. Jakie mogą być dalsze kroki Komisji Europejskiej? Drugi etap procedury praworządności? To jest poważny problem, no bo w nieskończoność nie możemy łamać traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zapisywaliśmy się do Unii Europejskiej jako państwo w pełni demokratyczne. Kolejne kroki będą dosyć twarde, no może to się skończyć w konsekwencji poważnymi reperkusjami dla nas. Sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego analizuje Komisja Europejska. Jej rzecznik poinformował, że nowa ustawa nie rozwiewa obaw Komisji Weneckiej, budząc raczej nowe wątpliwości. A tak te słowa komentuje poseł PiS Jacek Sasin. Myślę, że te słowa mogą wynikać, no chyba, nie wiem, albo z niedoinformowania, albo jeśli jest pełna inflacja, to chyba tylko i wyłącznie ze złej woli. Głos w sprawie zabrał też amerykański Departament Stanu. W notatce zamieszczonej na stronach ambasady USA w Polsce czytamy, że nowa ustawa utrudnia osiągnięcie kompromisu w sprawie dopuszczenia do orzekania 6 wybranych sędziów. O czym Sejmu mówiła Karolina Lewicka. Australijskie władze nakazały przeprowadzenie śledztwa w sprawie traktowania osadzonych w zakładach poprawczych na terenie terytorium północnego. To reakcja na ujawnienie nagrań, na których strażnicy stosują wobec nastolatków gaz łzawiący, upokarzają ich, naśmiewają się z nich, trzymają tygodniami w odosobnieniu i przypinają półnagiego chłopaka z kapturem na głowie pasami do krzesła. Premier Malcolm Turnbull w wypowiedzi dla radia ABC oświadczył: tak jak wszyscy Australijczycy, jestem głęboko zszokowany i przerażony tymi obrazami maltretowania dzieci. I ogłosił powołanie przez rząd Królewskiej Komisji Śledczej, która zbada sprawę. Będziemy działać szybko i zdecydowanie, by wyjaśnić, co się stało i ustalić, co pozwoliło, aby działo się to tak długo i tak długo było ukrywane, zapewnił szef rządu w Canberrze. Ujawnione nagrania monitoringu pochodzą z lat 2010-2014 i podnoszą one nie tylko kwestie maltretowania nieletnich, ale też traktowania aborygenów. Ci stanowią bowiem 94% osadzonych w zakładach poprawczych terytorium północnego. Szefowa szkockich nacjonalistów ogłosiła, że jej rząd rozpocznie prace przygotowawcze do ewentualnej powtórki referendum w sprawie niepodległości. Nicola Sturgeon uważa, że powtórny plebiscyt być może jedyny sposób, by Szkocja pozostała częścią Unii Europejskiej po tym, jak Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem. Jeśli okaże się, że nasze interesy nie będą chronione w ramach Zjednoczonego Królestwa, będziemy musieli rozważyć inną opcję niepodległości. Dlatego zaczynamy prace przygotowawcze, które zabezpieczą nam tę opcję, jeśli nasz lokalny parlament miałby zająć się sprawą. Wielka Brytania się zmienia, czekają trudne okres niestabilności, tymczasem dla nas stabilność może brać się właśnie z niepodległości. Sturgeon obawia się, że Londyn nie zdoła wynegocjować z Brukselą dobrych warunków Brexitu i że rozwód z Unią Europejską bardzo uderzy w mieszkańców Szkocji. Dlatego chce zachować wszelkie możliwości z kolejnym referendum w sprawie niepodległości włącznie. Jednak według ostatnich sondaży pomysł ten popiera dziś niecałe 42% badanych, a blisko 40% jest mu przeciwnych.
To są informacje Radia TOK FM, a w nich sport. Krystian Bielik ma szansę, aby na stałe dołączyć do jednego z największych piłkarskich klubów świata, Arsenalu. Zdolny 18-latek z Polski poleciał z Londyńczykami na sparingowe mecze do Stanów Zjednoczonych. Kamil Lewiński. Bielik trafił do angielskiego klubu na początku 2015. Od tamtego czasu Polak rzadko otrzymywał szansę w pierwszej drużynie Arsenalu. To nie dziwi, bo menedżer Arsene Wenger potraktował go jako transfer na przyszłość. Po kilkunastu miesiącach ciężkich treningów widać, że Krystian poczynił postępy. Dlatego też znalazł się w 23-osobowej kadrze Londyńczyków na krótkie tournée po Ameryce. Za wielką wodą Arsenal zagra dwa mecze z reprezentacją gwiazd MLS oraz z meksykańskim klubem Chivas de Guadalajara. Bielik na pewno dostanie szansę w którymś z tych spotkań. Jeżeli ją wykorzysta, a potem pokaże się z dobrej strony podczas dalszej części letnich przygotowań, to kto wie, czy w nowym sezonie Premier League nie będziemy oglądać go regularnie na boisku. Kamil Gapiński, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu TOK FM przypomnę o 11.20. Pogoda. Dziś w całej Polsce burzowo, z tym, że na południu mogą to być nawałnice z gradem. Wszędzie oprócz Suwalszczyzny popada deszcz, ale spodziewajmy się też przejaśnień. W Trójmieście i w Szczecinie dziś maksymalnie 26 stopni, we Wrocławiu 28, w Warszawie, Białymstoku i Lublinie 29, a w Katowicach i Krakowie 30 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio pani Urszula Szabłowska, architekt Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio rozmawiałem z inżynierem budownictwa. Audycji dla małżonków i rodziców polegają temat osamotnienie i zagubienie członków. Naszym gościem będzie pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Początek spotkania, godzina 21.30. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Lista katów. Rosyjski memoriał ujawnił spis 40 tysięcy stalinowskich katów. To ich rękami Stalin dokonał wielkiej czystki, budując nowe społeczeństwo sowieckie. Najważniejsza jest prawda. W naszym dzienniku rozmowa z nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Jarosławem Szarkiem. Mieć odwagę sprzeciwu. Jeśli polityk naprawdę chce służyć ludziom, nie może głosować przeciwko życiu. W naszym dzienniku wyjątkowy wywiad z Mary Wagner, kanadyjską obrończynią życia. Orędzia Anioła Stróża Polski. Czy chcemy być narodem prawdziwie wolnym? Od kogo to zależy? W naszym dzienniku kolejne orędzie. Oczy całego katolickiego świata zwrócone na Polskę. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem kardynałem Stanisławem Ryłko z Watykanu, a także kolorowe kartki pamiątkowe dla pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży i dla każdego z nas. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Zapraszamy na siódmy zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Spotkanie odbędzie się w dniach od 2 do 3 września w kampusie akademickim przy ulicy Starotoruńskiej 3. Rozpoczynamy mszą świętą w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W programie także spotkanie z władzami uczelni, wykład przygotowany przez specjalnego gościa i rozmowa we własnym gronie. Nasz zjazd zakończymy dziękczynieniem w rodzinie. Szczegóły na www.wskim.edu.pl. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. 10 minut po godzinie 11. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do spotkania w naszej radiowej rodzinie. Czynne są też telefony do studia. Święty, święty, święty. Blask kłujący oczy, święta, 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 ziemia co nas nosi. Święty kurz na drodze, święty kij przy nodze, święte krople wody, święty.
kamień z polu, przysiądź na nim, panie, święty płomyk roz, święte wędrowanie, święty chleb, chleba łamanie, święta sól, solą i danie, święta cisza, święty śmiech, znojny łomot, prawych serc. Głupy oczu zapatrzony i się powiek zadziwiony, święty ruch i drobne stopy, święta, święta, święta ziemia, co nas nosi. Słońce i luty niebieski, zwierzyniec, baran lew, skorpion i ryby sferyczne, droga mleczna obok Magellana, meteory, gwiazda przedporanna, Saturn i Saturna dziw, wieniec, trzy pierścienie i księżyców dziewięć, Neptun, Pluton, Uran, Mars, Merkury, Jowi. Święty chleb, chleba łamanie, święta sól, solą i danie, święta cisza, święty śpiew, znojny łomot, prawych serc. Głupy oczu zapatrzony, bicie powiek zadziwiony, święty ruch i drobne stopy, święta, święta, święta ziemia, co nas nosi. La 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 la. W naszym studiu goście witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Skąd jesteście? Z Rzakowic koło Koluszek. Kogo chcielibyście pozdrowić? Może tak od lewej strony począwszy? Wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. A jak to się stało, że tak wybraliście się do Torunia, do Radia Maryja? A tak zaplanowaliśmy kiedyś odwiedzić. To było moje pragnienie mojej mamy i jej koleżanki, żeby na, można powiedzieć, stare lata odwiedzili to Radio Maryja, a zwłaszcza piękny kościół, który powstał. Dlatego nie możemy się doczekać jechać, zobaczyć. Czyli najpierw radio, później jedziecie tak, do świątyni. Tak, tak, od czegoś trzeba zacząć. Od źródełka. To pani córka? Tak. Ja chciałam pozdrowić moją całą klasę ze szkoły. Tak. Teraz będę szła do czwartej klasy, więc już zacznę pozdrawiać czwartą klasę, nie trzecią. Nie trzecią. Trzecią już pożegnałam. A dobrze się skończył ten rok dla ciebie? No dobrze, z dwoma nagrodami. Naprawdę? To ty pilna uczennica jesteś. A co, jakie przedmioty lubisz najbardziej? Pewnie wszystkie. Najbardziej ten, lubię tą plastykę, muzykę, matematykę i religię. Dobrze, czyli pozdrawiasz koleżanki, kolegów? Masz jakąś koleżankę taką od serca? Nie. Nie? Czyli wszystkich masz od serca, tak? Nie jedno, tylko więcej. Lubicie się z kimś? No, tak, z taką jedną Pauliną się lubię. Pauliną Bobek. A widzisz, bo to ja tak mówię od serca, to właśnie to jest taka, to będzie Paulina. Tak, jak się bardzo lubicie, to tak od serca właśnie. Widzisz, ja tak może nie językiem dzieci mówię, a jednak wyszło, że masz kogoś takiego. To ją pozdrawiamy. Jak to będzie w czwartej klasie? Mam nadzieję, że też dobrze. Też dobrze. To ci życzymy wytrwałości. A w wakacje co robisz? Teraz jesteś w Toruniu. Byłaś gdzieś jeszcze? Niedawno przyjechałam z nadmorza, gdzie poznałam jeszcze koleżankę Oliwkę z Lublina. A, czyli masz następną, widzisz. No to się cieszę. Będzie ci pisały do siebie, nie wiem, SMS-y, maile czy... No już piszemy. Już piszecie. Co piszecie? SMS-y? No tak. No to ładnie. Dziękuję. Panie? Ja nazywam się Maria Michala, przyjechałam z Rzakowic z tymi moimi sąsiadkami. Dziękuję im bardzo, że mnie tu zabrały, bo było dla mnie wielkie pragnienie tutaj przyjechać. A ponieważ no, nie jestem taka zdrowa, to nie mogę sobie pozwolić pociągiem czy autokarem, to teraz im dziękuję, że przyjechałyśmy. I chcemy nawiedzić tą świątynię Maryi i Jana Pawła II. Dziękujemy za wszystko ojcom, za te piękne tak katechezy, no i różaniec, i koronka. A chcę przede wszystkim pozdrowić moich synów Jacka z rodziną, Sławka z rodziną, moje siostry Jasie, Krystynę, Zosię,
i siostry Aulerię, która zakonną, która jest w Nowym Jorku, sąsiadów, naszą parapię, no i wszystkich chorych. Dziękuję bardzo. To nawet pewnie zdążycie na mszę świętą. O 12 dokładnie jest msza święta. To zapraszamy serdecznie. No pragniemy. Ja nazywam się Gruchała Helena. Mieszkam w Żakowicach. Ulica Piotrkowska 49. A mieszkam z córką, no i z zięciem i z tą małą wnuczką. To pewnie dużo pani ma pociechy z tej wnuczki. Tak, co? Dużo mam, bardzo. I jeszcze mam drugą córkę, która mieszka w Koluszkach. Ja nie mogę powiedzieć, mnie zapyta. To się uśmiechnąć do nas, łatwiej wtedy. Pozdrawiam wszystkich, na moją całą wioskę, księży w parafii. No i wszystko chyba, nie wiem. Tak panią zatyka pewnie z przejęcia, z radości, czy... Z radości. Z radości, to dobrze. To takie przejęcia mogą być i takie zatykanie. Dziękujemy. Czyli codziennie słuchacie Radia Maria, tak? Słuchamy. Sami odmawiamy różaniec, koronkę, anioł pański, katechezy słuchamy. No ale po co ta piosenka tu była taka, że ja przyjmuję prysznic hinduski, a tutaj muszę mieć wszystko pod kontrolą, proszę państwa, przyjmuję prysznic hinduski, muszę mieć to wszystko pod kontrolą, a tu napieprza jakiś dziad, wiesz, ostro na gitarze. I po co to? Potem okaże się, że to jest prawa własności, bo to przecież każdy dziad musi grosz mieć z tego, to jest oczywiste, nawet i w Radiu Maryja. No i koniec, i potem będzie... dzięki urządzeniom elektronicznym zgłaszanie się, prawda, że o, to moje, może do podziału, do... i takie te. A widzisz, o, następne leci. Także proszę państwa, to jest niemożliwe, także w tej sąsiedniej audycji tutaj będziecie państwo mogli tempo sobie zmniejszyć, to wtedy zobaczycie, co tu jest gadane, bo tak wpuszczamy, proszę państwa, na tempie dużo szybszym. Tak, to jak film ma godzinę radio audycji, a to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, to gdy ma pół godziny, no to dwa razy szybciej. Możecie państwo sobie zmniejszyć tempo i wtedy odsłuchać. A na antenie musi być w takiej, proszę państwa, przyspieszonej formie. I co ona tu gada i co on tu puszcza, jakie przeboje w Radiu Maryja lecą, prawda? No to wiecie państwo, ten czas tych bzdur ja tu przyrównuję do tych gier komputerowych. O tym też macie tu w sąsiednich audycjach Radia Conchita. Gry takie komputerowe. Ludzie nie mają na to czasu, a dzieci, nie rozumiejąc ciężkiego życia i problemów, które w tym życiu są, dominują, no to po prostu grają bzdury. Potem po więzieniach siedzą, mieszkanie się im zabiera, a to tu, a to tam. Matka i ojciec się zapierają swoich dzieci, wymerdewują z domów i tyle. No, temu Mareczkowi jakoś się tam udało, ale co się udało, to się udało. Ma choroby rakowe i ma problemy z tym, także to życie jest straszne, proszę pani. Straszne. No, także proszę państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. To KFM. Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami w kontakcie. O, tak ją było.